Jesteśmy w Sandomierzu. Miasto ma tereny budowlane, a sąsiedni Tarnobrzeg pieniądze. Władze obu miast dogadały się, że w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego w Sandomierzu powstaną pierwsze bloki za pieniądze tarnobrzeskiego TBS-u. Podpisany jest już list intencyjny. Teraz wszyscy czekają na sfinalizowanie pomysłu, czyli na nowe bloki. To najnowszy blok budowany w Tarnobrzegu przez tamtejszy TBS. Przez ostatnie 5 lat przybyło tam 200 mieszkań zbudowanych przez towarzystwo. Teraz Tarnobrzeg zdecydował o wspólnych inwestycjach z Sandomierzem. Żeby te sukcesy, które TBS miał w Tarnobrzegu, także można było przeszczepić na grunt Sandomierza. Oczywiście zrobimy to może pod szyldem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Sandomierz ma przygotowane tereny pod nowe bloki. Tu miało stanąć osiedle na 400 mieszkań, jednak banki odmówiły sandomierskiemu TBS-owi preferencyjnych kredytów na budowę mieszkań. TBS-y, które funkcjonują już na rynku, mają jakieś tam przywileje. Natomiast TBS-y, które dopiero startują, o tak bym to nazwał, do ubiegania się o fundusze, mają pewne problemy. Te problemy to brak pieniędzy, ale warto mieć bogatszego sąsiada i dlatego władze Sandomierza chętnie skorzystają z finansowych możliwości tarnobrzeskiego TBS-u, a ten na początek ma zainwestować 7 milionów złotych, co ma wystarczyć na 32 mieszkania. Dzisiaj TBS wypracował własne środki już z różnych inwestycji i w ramach samego TBS-u tarnobrzeskiego TBS może te środki przeznaczać także na inwestycje w Sandomierzu, a więc jakby nie musi budżet miasta tego wspierać. Korzyści mają być obopólne. Na inwestycji zarobi tarnobrzeski TBS, a Sandomierz będzie miał mieszkania oraz nową kartę przetargową w ubieganiu się o kredyty na następne bloki. Inwestycja ma ruszyć już jesienią.